Szczęść Boże, w 10. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy Bóg przedstawia nam jakąś propozycję, kiedy wzywa do szczególnego zadania, nigdy nie mówi musisz. Jego wezwanie jest bezwarunkowe, bo zostawia nam wolną rękę. Ale to wcale nie znaczy, że On wzywa z przypadku. Każde powołanie jest przemyślane i zaplanowane od dawna, od zarania dziejów. Bóg przedstawia nam najlepszy plan na to, co możemy robić w przyszłości. I to od nas zależy, jaką podejmiemy decyzję. Kiedy Jezus przechodził obok komory celnej, w której siedział Mateusz, w jego oczach było wypisane zaproszenie pójdź za mną. Na odpowiedź też nie musiał długo czekać, bo Mateusz natychmiast wstał i poszedł. Takie jest pragnienie Boga, byśmy na Jego propozycje właśnie odpowiadali z zapałem i bez zwłoki. Wybory Boga mogą nas dziwić, bo jak bywało chociażby w dzisiejszej Ewangelii, że otaczał się ludźmi, których uważano za gorszych. Tylko co właściwie oznacza gorszy? Nie myśli i nie działa tak jak ja? Nie wygląda i nie obraca się w kręgach, w których ja się poruszam? Może ci pogardzani przez nas są właśnie zdolniejsi i wrażliwsi na głos Boga? Bóg przecież chce miłosierdzia niż ofiary. Sprawiedliwy ma już ukształtowane sumienie i życie. Grzesznik jeszcze nie znalazł właściwej drogi. I właśnie w poszukiwaniu takich ludzi wychodzi Jezus. Każdy przecież zasługuje na szacunek i uznanie. W swoim podobieństwie do Boga niczym się nie różnimy. To, co nas dzieli, to nasze wyobrażenia o ideałach. Kiedy mówimy dziś o Mateuszu, kiedy na nim skupiamy uwagę, bo jest przykładem człowieka powołanego, możemy śmiało powiedzieć, że on też ma swoją wrażliwość. Święty Beda Czcigodny rzekł, Pan, który swoim głosem wzywał go z zewnątrz, od środka oświecił go w niewidzialny sposób, aby zrozumiał, że ten, który tutaj na ziemi go zaprasza do porzucenia tymczasowych interesów, jest w stanie dać mu w niebie bezcenny skarb. My ciągle sprowadzamy powołanie do jednej drogi, do kapłaństwa czy też życia zakonnego. I to jest ze szkodą dla nas, bo wtedy nie ma w nas uważnego rozpoznawania znaków czasu. Symeon w świątyni czekał całe życie na jeden moment, na jedno spojrzenie na Zbawiciela. Nie realizował niczego szczególnego, oprócz wypatrywania przychodzącego Pana. Mateusz uczy nas rozwagi i decydowania o tym, jak wstać i pójść za Panem. A iść za Nim możemy na wiele sposobów. Bóg dopasowuje plan do naszych możliwości. Nie można tylko być głuchym i ślepym na Jego obecność przy nas. Nawrócenie Mateusza było prawdziwym wyzwoleniem dla niego. Kiedy siedział w tym swoim biurze, pobierając opłaty, był bardzo samotnym człowiekiem. Bo przychodzili do niego ludzie, którzy musieli zapłacić, ale nie przychodzili do niego z radością. On, widząc tych wszystkich podatników, nie doświadczał radości. Robił to, co mu zlecono, ale nie był wolny. Pójdź za mną, powiedziane przez Jezusa, zmieniło wszystko. Radość, która została w nim wyzwolona, kazała mu zaprosić podobnych sobie, by też zobaczyli w Jezusie kogoś, kto daje nowe życie. To Jezus stał się punktem odniesienia całego jego życia. Może dotychczas skupiał się na sobie i swoich smutkach i żalu do życia. On porzucił więc samego siebie, by iść za Jezusem. I od tej chwili nie zbierał już pieniędzy, ale zbierał słowa Chrystusa aż do chwili, gdy wszystkie spisał. Przyjęcie Jezusa w swoim domu przez celnika można określić mianem wejścia w relację przyjaźni, by móc żyć z Nim w bliskości. Jezus powołuje grzeszników w sposób bezinteresowny. Nie mówi, jeśli porzucisz swój grzech, będziesz moim przyjacielem. On składa propozycję, ale porzucenie złego sposobu życia jest już decyzją człowieka. To nie wstyd uznać, że potrzebuje pomocy. To stanięcie w prawdzie, która będzie skutkować coraz pełniejszym upodobnianiem się do Jezusa. Celnik Mateusz spełnił oba warunki niezbędne do tego, żeby nie zmarnować łaski niezbędnej do nawrócenia. On dobrze wiedział, że jest grzesznikiem, a zarazem całym sercem uwierzył, że Jezus ma moc wyzwolić go z grzechów i uczynić Bożym przyjacielem. Dlatego z taką radością przyjął wezwanie Jezusa. Mądrość Kościoła jest dla nas niezgłębioną, tak jak Boże plany wobec nas. Tak też przeczytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Ponieważ Bóg może stwarzać z niczego, może także przez Ducha Świętego dać życie duchowe grzesznikom, stwarzając w nich serce czyste. Ponieważ przez swoje słowo mógł sprawić, by światło zajaśniało w ciemnościach, może również udzielić światła wiary tym, którzy go nie znają. Do zobaczenia z Panem Bogiem.